Dzień dobry kochani, witam się z wami z tej strony. Ja w pracy, właśnie mam przerwę. Niech was nie zmyli, bluza Amazona, nie jestem w Amazonie, jestem w Bakaworze. Jest niesamowity gorąc, ja oczywiście z długim rękawem, ponieważ pracuję na zimnej hali po prostu. Muszę sobie pyknąć witaminkę i zjeść śniadanko, bo już głodna jestem, a mamy 10 rano. Obiecywałam, że nagram coś w poniedziałek, ale nic nie nagrałam, a to z tego względu, że słuchajcie, nadal jesteśmy same z teściową, chłopaki zrobili nas w konia i w niedzielę rano, jak jechali na lotnisko, rozmyślili się i co? Przedłużyli parking na Stansted, bo teściu tam zostawił samochód. Rafał kupił kolejne bilety i pojechali tylko odprowadzić auto do wypożyczalni, bo uznali, że nie będą jeszcze tydzień trzymali auta. Zresztą tam nie było chyba terminu, bo przyszła im wiadomość dzień wcześniej, żeby im przypomnieć, żeby oddali auto i pojechali tylko oddać auto w niedzielę i zostali jeszcze. Najprawdopodobniej wrócą 22, bo tak zabukował Rafał dla siebie i dla teścia bilety. Słuchajcie, dzisiaj nabiegam, zrobiłam sobie kanapki tylko z pasztetem do pracy, bo nie miałam czasu. O Jezu, ugotowały mi się już w samochodzie. Znaczy może nie tyle ugotowały, co zagrzały. Takie odabla pierdyknę z pasztetem. Dawno nie jadłam, ale nie miałam pomysłu. Kupiłam sobie jeszcze sałatkę, ale tej sałatki to chyba teraz nie zjem. Nie wiem, co z nią zrobić, czy zanieść ją do szafki, czy zostawić w samochodzie, żeby się gotowała do kolejnej przerwy. Nie mam pojęcia. Ale cóż, dzisiaj jak wrócę, to postaram się wam w końcu coś nagrać, bo naprawdę brakuje mi czasu. Jak zostałyśmy same, no to wiadomo, musiałyśmy wszystko sobie poogarniać. Wykosiłam całe podwórko, żywopłoty, nie żywopłoty, już nie z drabiny żywopłot, po prostu z ziemi, bo już był na takiej wysokości, że sięgałam, więc wszystko porobiłam. Pięknie nam obrodziły już warzywa, owoce, zrobię wam przebitki jakieś na pewno z ogródka. Dobra, ja nie przedłużam, bo zostało mi jakieś 15 minut przerwy, a chciałabym jeszcze zjeść i sobie spokojnie na linię. Zobaczymy, może na następnej przerwie też się do was odezwę. A zobaczcie, jaka jestem czerwona, jak wychodzę z hali. A robię dzisiaj makaron z krewetkami. Także wiecie, i to jest wszystko w takiej temperaturze. Krewetki są oczywiście mrożone, więc to jest w takiej temperaturze, że tam naprawdę jest zimno. Ja jeszcze miałam na tą bluzę polara i jeszcze fartuch z pracy, ale fartuch już, fartuch zostawiłam oczywiście na zakładzie, a polara zostawiłam w szafce, bo było mi tak gorąco. Mamy dzisiaj kiepski skład na linii, więc nie chce mi się nawet mówić, ale niestety nie nadążają niektóre osoby i musimy robić po prostu tak jakby za dwie osoby. No i nasza liniowa się trochę wkurza, ale tak naprawdę ja byłam dzisiaj przydzielona na inną linię i przyszła po mnie, a wczoraj się z nią tak spięłam na wieczór, jak wychodziłyśmy z pracy po 5 już, że myślałam, że przestanie się do mnie w ogóle odzywać, bo to jest dziewczyna mniej więcej w moim wieku, a nie podoba mi się jej zachowanie w stosunku do pracowników. Gania wszystkich niesamowicie, a niektóre osoby, wiecie, no ja rozumiem, jeżeli osoby takie jak ja, młode, to jeszcze dają radę, ale są na linii też osoby, które są starsze i one faktycznie nie dają rady, a ona normalnie je ochrzania. Zamiast grzecznie powiedzieć, co jest nie tak, no to po prostu dziera się tam. I nie lubię czegoś takiego i wczoraj też przetrzymała nas równo do 18, gdzie już nocka wchodziła. Też tak się nie robi, wychodzimy z hali zazwyczaj za 10. Jest już posprzątane i wszystko zrobione, a ona nas wczoraj punktualnie do 6 przetrzymała i oczywiście, mówię, pokłóciłam się z nią, no ale dzisiaj przyszła grzecznie i zapytała, czy przyjdę jej pomóc, bo potrzebuje po prostu mnie, więc fajnie, no i dzisiaj jest bardzo miła dla mnie, no ale to chyba dlatego, że robię za dwie osoby i jej pomagam. Dobra, moi drodzy, ja już nie przedłużam, jutro mam wolne i nie wiem, jak to będzie. Myślę, że dzisiejszy vlog też będzie bardziej przegadany, bo nie mam tak naprawdę za bardzo gdzie nagrać wam holu, bo się zastanawiam, wiecie, moja teściowa nie wie, że nagrywam, więc w domu tak średnio jak ona jest,
Chyba, że jutro wyczaję moment, jak będzie siedziała sobie na podwórku i będę miała dłuższą chwilę. No bo w tym pokoiku, gdzie my śpimy, ta sypialnia jest taka malutka, że nawet nie mam jak się tam ustawić z kamerą, żeby Wam to dobrze pokazać, więc albo nagram w livingu, a jak nie, to po prostu postaram się gdzieś na podwórku, tam z tyłu pod winogronem ustawić kamerę i Wam nagrać te rzeczy, które kupiłam, bo jest ich sporo i jedynie chodziłam w dresach i w jednej bluzie, które kupiłam, dresy kupiłam na Karbucie, natomiast bluzę kupiłam w lumpie, bo kupiłam ją ze względu tylko i wyłącznie na pracę i w tych dwóch rzeczach chodziłam, ale je właśnie wyprałam, żeby Wam pokazać, a wreszcie nie chodziłam, bo mam nowe buty, więc też chciałam Wam pokazać i jeszcze wiecie co, wczoraj zamówiłam sobie okulary, ale nie przeciwsłoneczne, tylko zerówki. Tak mi się strasznie spodobały, że sobie zamówiłam i mają przyjść na 18, ale to może innym razem Wam pokażę, no chyba, że tego holu nie nagram do tego momentu, kiedy przyjdą, to wtedy dorzucę te okulary. Dobra, nie przedłużam, zajadam i pędzę z powrotem do roboty, a do Was już się odezwę raczej z domu. Także do zobaczenia.
No nie ucieknie ci, ja go pilnuję. On tu gdzieś chodzi za ten. Tam próbuje chodzić, nie wiem. Czy on czuje jakiegoś kota, czy co? O, kogo my tu mamy? I ta łabuziara. A czarny gdzie? Czarny pewnie pił mleko i się schował w dziurę, bo on tak... O, jest tam. Tutaj zwiedzę. Czarny się kudłaczo robi coraz bardziej. O, tam do wody doszło. No. Pokazujcie się. Wyślemy Januszowi, Rafałowi i Nikoli. Wyglądacie, patrz, ten próbuje tam wychodzić. Łobuziak. A ta się martwi o tego guzika. Łatka. Wszedł pod fotel. Nie słucha matki. Guziczku. Witam się już z wami po powrocie z pracy. Siedzę sobie na ogródeczku. Nie w domu. Już poogarniałam. Jezu, jak ja wyglądam. W ogóle mam bluzkę bez ramionczek. Nie wiem w ogóle, jak mam się pokazać, żebym bardzo źle nie wyglądała. Znowu mi wyskoczyło zimno. Nie, po prostu ta praca na tych zimnych halach mnie wykończy. Jestem czerwona jak pomidorek, a teraz siedzę na podwórku, jest gorąco. Jak wyszłyśmy z pracy, przyjechałyśmy przed 19, już zdążyłam zjeść. Ostatnio gotowałam pulpeciki w sosie pomidorowym. Wiecie, nie nagrywam jak gotuję, bo nie mam po prostu za bardzo siły i możliwości. Jestem tak zmęczona. Przepraszam, że najchętniej już bym poszła spać. O, jest dosyć wcześnie. Koty się drą. Nasze małe waltanie. Cichutko tam. Co się dzieje? Muszę iść skontrolować sytuację. No i jestem z powrotem. To jednak nie małe koty, tylko przyszedł nasz czarnuch i próbuję tam do nich zagadać i tak krzyczę. Jestem tak, słuchajcie, zmęczona, że po prostu szok. No nie mam siły. 12 godzin daje mi tak w tyłek, że masakra. Ale tak się dzisiejszego dnia obawiałam, a tu powiem wam, że byłam dzisiaj na linii u dziewczyny, z którą wczoraj, mówiłam wam już chyba wcześniej, że wczoraj bardzo się spięłyśmy. A dzisiaj? A dzisiaj było super, dogadałyśmy się, przeprosiła mnie, ja ją też przeprosiłam, że też byłam dla niej niemiło. Musiałam się rozłączyć, bo teściowa miała awarię. Nie mogła włączyć telewizji, włączała się angielska telewizja, a chciała polską. O Jezu, przepraszam. Więc mnie wołała. I co? No i moi drodzy, powiem wam tylko tyle, że... muszę iść spać. Jestem tak zmęczona, że to po prostu jest poezja. Tylko pójdę pod prysznic, szybki prysznic i do spania. Jak widać, wyglądam strasznie niekorzystnie. Mąż pisze. Wyglądam strasznie niekorzystnie, ale... Nie no, muszę wyciszyć, bo no, jak się okazuje, trochę się pokomplikowało, słuchajcie, ale to grubsza sprawa. Zobaczymy, co dalej będzie. Nie będę wam teraz mówić, co się dzieje, co i jak. Może w najbliższym czasie. Bo ja też się zdenerwowałam teraz i się przejęłam. I... no kuźwa, zła jestem po prostu. Także chyba już zakończę na dzisiaj z takim moim zmęczeniem. Zobaczcie, jak ja w ogóle wyglądam. Jak chodzę do pracy, to w ogóle... O Jezu. Jak chodzę do pracy, to w ogóle nie zwracam uwagi na to, czy mam make-up. W zasadzie to nie mogę nawet mieć make-upu. Jak przychodzę, to przecież nie będę się malować, żeby do was porozmawiać, a będziecie ze mną ewentualnie konwersować w wiadomościach. Ja wiem, ostatnio na te wiadomości, na te komentarze odpisuję z ogromnym opóźnieniem, ale naprawdę brakowało mi czasu, za co was serdecznie przepraszam. I co?
Nie no, mam problem. Słuchajcie, mam problem. Mam zagwozdkę, więc będę kończyć. Będę kończyć. Zobaczymy, może na dniach wam powiem, co się dzieje. Nie wiem. Zobaczymy. Chciałabym wam powiedzieć, bo wiem, że jak nie powiem, to później będzie to we mnie siedzieć. Będę się denerwować. A wolę być z wami szczera i tak, wiecie, no jestem taką osobą, która jest bardzo naturalną. Może tylko tak nie odbieracie, nie wiem, ale ja mówię wszystko tak, jak jest. Przez pewien czas pewne rzeczy, może nie ukrywałam, zatajałam. Nie wiem, jak to nawet powiedzieć. Nie mówię o wszystkim, ale wiem, że to mnie uspokaja, pomaga mi. Więc staram się mówić wszystko pod warunkiem, że mój mąż nie ma nic przeciwko, bo wiecie, nie wszystko jest tylko zależne ode mnie. Dobra, moi drodzy, ja będę już kończyć. Idę zaraz do domu, idę się po prostu wykąpać i idę spać, bo to był dla mnie bardzo ciężki dzień. Pomyślałam, że tylko się do was odezwę, znaczy tylko się do was odezwę. Już w zasadzie odezwałam się w pracy i pomyślałam, że pociągnę tego vloga już, bo dawno mnie nie było. Co byście o mnie nie zapomnieli? No i zobaczcie, jak niekorzystnie wyglądam. Naprawdę ta praca daje mi się we znaki. No i co? I to odpoczywać. Także dziękuję wam serdecznie za to, że byliście ze mną. No, tak jak mówię, nie wyglądam za korzystnie. No, takie jest życie, kuźwa. Jest jak jest. Idę bić się z moimi myślami. Wam dziękuję za to, że byliście ze mną jeszcze raz. Wiecie, co robić. I wybaczcie mi, że ja dzisiaj taka jestem nieogarnięta i być może nie potrafię nawet poskładać dobrze zdania i sklecić. No, tak. Trochę mi to przeszkadza. Ale co? Następny vlog będzie lepszy. Postaram się coś więcej wam pokazać, coś więcej dla was zrobić. Tak więc dziękuję wam serdecznie. No nie już który raz. Wiecie, co robić. Kciuk, komentarz, subskrypcja. Dziękuję. Pa.